nasze stroje zawsze się muszą składać z wianków. Zawsze mamy czerwone korale. Mamy kamizelki, tam są dwa rodzaje kamizelek, bo albo jest kamizelka razem połączona ze spódnicą, albo mamy samą kamizelkę i wtedy spódnica jest dokładana. No i fartuchy. Fartuchy są wręcz malowane, tak samo jak wianki. My je malowałyśmy tutaj u nas. No i jak jest zimno, też zakładamy chusty, plus takie halki, żeby nie było zimno w nogi. No a jak jest lato, to można ściągnąć, bo wtedy jest za gorąco. Dzisiaj nadarzyła się okazja, żeby ten strój wykorzystać i się pokazać, tym bardziej, że wnuczki do mnie przyjechały i myślę, że fajnie, żeby też zobaczyły tutaj nasze tradycje, bo przyjechały do mnie z Niemiec. Ja dopiero zacząłem się od niedawna interesować i właśnie też poznałem nowych kolegów, którzy tak tutaj się zajmują właśnie tymi tradycjami regionalnymi i dowiedziałem się, że tu co roku jest święcenie w tych strojach rozbarstw i tak mówię, go dostałem niedawno, więc postanowiłem w jakiś sposób go wykorzystać i się pokazać w tym stroju, tym bardziej, że też jestem stąd, pochodzę z Bytomia, rodzina też cała jest ze Śląska i fajnie myślę skultywować te tradycje i pokazywać, bo młodzież niestety już o pewnych rzeczach zapomina. W Zmartwychwstanie mamy się również radować podczas wspólnego świątecznego posiłku w naszym rodzinnym domu. Dlatego przynosimy dzisiaj do pobłogosławienia niektóre pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie i prosimy, aby Chrystus obdarzył nasze serca radością i wzajemną życzliwością oraz wynagrodził trudy naszych rodziców i bliskich, którzy te pokarmy przygotowali. Dowód swojego zbawstwa, kierowaną wielowiekową tradycją, chcemy i my, tak jak nasi przodkowie, być wiernymi Panu Bogu.